Cześć, witam Was bardzo serdecznie, tu Paula z kanału Training Fitness. Zapraszam Was dzisiaj na 6. część zdrowego kręgosłupa dla odcinka lędźwiowego i krzyżowego. Przejdź do klęku podpartego, ustaw kolana na szerokość bioder, dłonie na szerokość barków. Z wydechem unosimy okrągłe plecy w górę, wdech, plecy w kręcu, nisko opuść pępek. Z wydechem nisko głowa i biodra, wdech, wysoko unieś głowę i biodra. Wydech ustami i wdech nosem. Duży zakres ruchu. Ćwiczymy własnym rytmem, zgodnie z oddechem. Głęboki wydech, mocno napinamy brzuch, wdech, rozluźnij. Zatrzymaj w miejscu i z wydechem poruszamy tylko biodrami w prawą i w lewą stronę. Postaraj się utrzymać klatkę piersiową i barki nieruchomo. Głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Stopniowo zwiększamy zakres ruchu. Postaraj się sięgnąć biodrem jak najdalej do boku. Oddychaj swobodnie. Wydech ustami, wdech nosem. Zmieniamy ćwiczenie, unosimy odcinek lędźwiowy jak najwyżej, wydech, wdech, opuść jak najniżej. Postaraj się nie poruszać klatką piersiową. Głowa, barki w miejscu, jak największy zakres ruchu. Z wydechem mocno napnij brzuch. Wykonamy teraz krążenia całym tułowiem, raz w jedną stronę, kilka razy, duży zakres ruchu. Wydech ustami, wdech nosem. I w drugą stronę. Staraj się wykonywać płynne ruchy. Jeszcze kilka powtórzeń. I rozluźnij. Przenieś biodra do tyłu, napięty, opuść głowę, rozluźnij mięśnie grzbietu. Powoli przyciągnij dłonie do siebie i kręg po kręgu unieś tułów w górę. Zadzieramy palce stóp na macie. Przenieś biodra do tyłu. Ciężar ciała opieramy na stopach. Przenieś kolana szeroko do boku, troszeczkę szerzej niż biodra i palce stóp delikatnie skieruj na zewnątrz. Opuść głowę, rozluźnij kark i postaraj się opuścić biodra jak najniżej. Rozluźnij mięśnie grzbietu. Oddychaj swobodnie. Przytrzymaj jeszcze chwilę. Powoli wyprostuj nogi w kolanach i ustaw stopy na szerokość bioder. Łączymy przedramiona, głowę schowaj między ramionami, rozluźnij mięśnie grzbietu. Opuść tułów jak najniżej, rozluźnij barki. Wykonamy delikatne wahadło w prawą i w lewą stronę, nogi delikatnie ugięte w kolanach. Z każdym wydechem postaraj się jeszcze bardziej rozluźnić mięśnie grzbietu, opuszczaj tułów jak najniżej. Ciężkie ramiona, luźno barki, rozluźniony kark. Zatrzymaj w miejscu, rozluźnij, przenieś dłonie na kostki, łydki lub matę. I z wydechem na przemian uginamy jedną nogę w kolanie, drugą nogę postaraj się wyprostować i wyciągnąć biodro jak najwyżej do sufitu. Mocno wypychamy kolano jak najdalej w przód. Jednocześnie mocno prostujemy drugą nogę w kolanie. Nisko głowa, rozluźniony kark. Wydech ustami, wdech nosem.
trzymaj w miejscu, wdech, z wydechem powoli opuść kolana, przenieś biodra na jedną stronę i przejdź do siadu. Wyprostuj nogi w kolanach, palce stóp zadzieramy do siebie. Wyciągamy ramiona do góry, wdech, wyciągnij całe ciało i z wydechem rozluźnij. Uginamy prawą nogę w kolanie i przenieś prawą stopę przez lewą nogę. Przyciągnij jak najbliżej do siebie. Lewym ramieniem przyciągnij kolano do klatki, prawą dłoń przenieś do tyłu za biodra. Skieruj wzrok jak najdalej do tyłu, klatka piersiowa mocno w przód, ściągnij łopatki. Przytrzymaj jeszcze chwilę. Powoli rozluźnij, przyciągnij stopę blisko do siebie. Wyciągamy prawe ramię do góry, chwytamy za stopę lub łydkę, kolano. Sięgnij tam, gdzie możesz, drugie ramię przenieś do tyłu, za lewe biodro. Opuść brody jak najniżej i postaraj się opuścić klatkę piersiową nisko. Powinniśmy odczuwać głębokie rozciąganie w okolicy pośladka i odcinka krzyżowo-lędźwiowego. Jeszcze chwileczkę przytrzymaj. I powoli rozluźnij. Zmienimy stronę. Przełóż lewą stopę przez prawą nogę. Prawym ramieniem przyciągnij kolano i sięgnij lewą dłonią jak najdalej do tyłu. Skieruj wzrok za siebie, klatka piersiowa mocno w przód, ściągnij łopatki, nisko barki. Powoli rozluźnij. Przyciągnij stopę jeszcze bliżej do siebie. Wyciągnij lewe ramię w górę. Powoli opuść dół. I tak samo chwyć za stopę, łydkę lub kolano. Drugą dłoń przenieś do tyłu za biodro. Opuść dół jak najniżej i mocno przyciągnij brodę w kierunku mostka. Przy dobrze wykonanym ćwiczeniu tak samo powinniśmy odczuwać głębokie rozciąganie przechodzące przez pośladek na odcinek lędźwiowy. Staraj się opuścić głowę jeszcze niżej i chwileczkę przytrzymaj w pozycji. Powoli rozluźnij, przyciągnij biodra w kierunku pięt, dłonie przenieś pod uda i powoli zejdź do leżenia tyłem. Wyciągamy pośladki i mocno dociskamy odcinek lędźwiowy do maty. Wyprostuj nogi w kolanach, przenieś stopy szeroko do boku, rozluźnij mięśnie. Możesz również przenieść dłonie pod pośladki. Staraj się opuścić odcinek lędźwiowy jak najniżej do maty. Powoli przyciągnij kolana razem do klatki piersiowej. Chwytamy za kolana lub przenosimy dłonie pod uda i mocno przyciągamy nogi do siebie.
Postaraj się rozluźnić odcinek lędźwiowy, rozluźnij mięśnie nóg, ramiona mocno przytrzymują nogi. Skrzyżuj nogi, załóż nogę jedną na drugą, chwyć za kostki lub stopy i mocno przyciągnij pięty w kierunku bioder. Opuść łopatki na matę, rozluźnij klatka piersiowa mocno w przód. Rozluźnij odcinek lędźwiowy. Powoli zmienimy kolejność i tak samo przyciągamy pięty w kierunku bioder, dociśnij łopatki do maty. Mocno przyciągamy stopy do siebie. Rozluźnij, przenieś kolana szeroko do boku, chwyć za podeszwy stóp od środka i opuść kolana jak najniżej, szeroko stopy. Staraj się delikatnie unieść biodra w górę. Rozluźnij mięśnie i oddychaj swobodnie. Rozluźnij, przenieś prawą stopę na lewe kolano, dłonie pod lewe udo lub jeśli możesz chwyć za lewe podudzie i przyciągnij nogi jak najbliżej do siebie. Prawe kolano szeroko do boku, dociskamy łopatki do maty, nisko barki. Załóż nogę na nogę i zapleć kostki. Przenieś obie nogi na lewą stronę, ramiona szeroko do boku, głowa w przeciwnym kierunku. Postaraj się lewą dłonią docisnąć kolana do podłogi. Łopatki przyklejone do maty. Duży skręt w tułowie. I powoli rozluźnij. Zmienimy stronę, zakładamy teraz lewą stopę na prawe kolano, dłonie pod prawe udo lub jeśli możesz chwyć za podudzie i przyciągnij nogi jak najbliżej do siebie. Lewe kolano mocno do boku, łopatki dociskamy do maty. Załóż nogę na nogę i skrzyżuj kostki. Przenieś obie nogi na prawą stronę. Postaraj się prawą dłonią docisnąć nogi jeszcze niżej do podłogi, głowa w przeciwnym kierunku. Łopatki jak najniżej, duży skręt.
Powoli opuść biodra na matę, łączymy kolana i stopy, nogi delikatnie ugięte w kolanach, chwyć za palce stóp i postaraj się przyciągnąć nogi ugięte jak najbliżej do siebie. Ramiona mocno przytrzymują stopy, natomiast postaraj się rozluźnić mięśnie nóg i odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Powoli rozluźnij i opuść stopy. Ustaw kolana na szerokość bioder, ramiona wzdłuż ciała, dociśnij pięty do maty i powoli unosimy biodra w górę. Kręg po kręgu, odrywamy pośladki od maty, unosimy biodra jak najwyżej, przytrzymaj wdech i z wydechem powoli, kręg po kręgu opuszczamy biodra, na końcu opuszczamy pośladki na matę. Z wydechem kręg po kręgu w górę, trzymamy wysoko wdech i na wydechu powoli opuszczamy biodra, mocno dociskając kręgi do maty. Powoli płynnym ruchem w górę, przytrzymaj wysoko wdech i z wydechem płynnym ruchem powoli opuść biodra na matę. Z nami kolejne ćwiczenie. Unosimy obie stopy w górę, jednocześnie mocno dociskając odcinek lędźwiowy do maty. Wciągaj pępek do kręgosłupa, odrywając obie stopy. Mocno napięty brzuch. Dociskaj lędźwia, unosząc pięty w górę. Wydech ustami w górę, wdech nosem powoli dół. Płynny, spokojny ruch w górę i dół. Rozluźnij. Łączymy stopy, kolana przenieś szeroko do boku, dłonie przenieś na uda. Rozluźnij mięśnie nóg, mięśnie brzucha. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej, mocno napnij brzuch i kręg po kręgu unieś dół w górę. Przejdź do klęku podpartego. Przed nami kolejne ćwiczenie. Przygotowałam dla Was dwie wersje. Wersję trudniejszą, którą widzicie na głównym ekranie i wersję łatwiejszą z użyciem krzesła, którą widzicie w lewym górnym rogu. Wyciągamy kolano do przodu, stopę kierujemy do środka. Opuszczamy tułów jak najniżej i staramy się rozluźnić odcinek lędźwiowo-krzyżowy. W wersji trudniejszej delikatnie kołyszemy biodrami na prawą i lewą stronę, rozluźniając odcinek krzyżowy kręgosłupa. Ruch jest płynny, powoli. Rozluźnij mięśnie. Powoli przyciągnij dłonie do siebie. Unieś tu w górę, przenieś kolano do boku i zmieniamy stronę. Wersję łatwiejszą widzicie również w lewym górnym rogu. Wyciągamy stopy jak najdalej do boku, drugą nogę rozluźniamy, opuszczamy tułów. Opuść biodra jak najniżej. Powoli przyciągnij dłonie do siebie i kręg po kręgu unieś tułów w górę.
Przygotowałam dla Was jeszcze 3 ćwiczenia. Pierwsze z użyciem dużej gumowej piłki. Piłka ma około 20 cm średnicy. Przenosimy piłkę na szczyt pośladków, czyli w miejscu, gdzie zaczynają się mięśnie pośladkowe. Ustawiamy stopy troszeczkę szerzej niż biodra. Opuszczamy biodra luźno na piłkę i delikatnie kołyszemy biodrami w prawą i w lewą stronę, masując odcinek krzyżowy kręgosłupa. Możesz również zatrzymać kolana w miejscu i swobodnie opuścić biodra, rozluźnić brzuch. Oraz drugie, podobne ćwiczenie z użyciem małej piłki do tenisa. Tak samo leżymy na plecach. Piłkę przenosimy w okolice kości krzyżowej. Pokazuję Wam właśnie, gdzie jest tu miejsce. Ustawiamy piłkę i powoli, spokojnym ruchem opuszczamy biodra na piłkę. Postaraj się rozluźnić mięśnie. I wykonaj delikatny balans do boku. Początkowo możesz odczuwać delikatne napięcie, które po chwili minie. Powoli unieś biodra, wyciągnij piłkę. I przed nami ostatnie ćwiczenie. Ustawiamy się przy ścianie. Przyciągamy biodra jak najbliżej do ściany, opierając pośladki na ścianie. Prostujemy nogi w kolanach. Stopy zadzieramy do siebie i dociskamy pięty do ściany. Rozluźnij mięśnie nóg. Dociśnij lędźwia do maty. I chwileczkę przytrzymaj w tej pozycji. To są już wszystkie ćwiczenia, które dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że Wasz kręgosłup czuje się lepiej. Zapraszam Was również na inne treningi z serii Zdrowy Kręgosłup, które znajdziecie na moim kanale. Czekam na kciuki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia na następnych treningach. Pozdrawiam!